No, witam wszystkich widzów, wszystkich czytelników. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj wrzucić troszeczkę materiałów, dlatego że jestem przerażony tym, w jaki sposób jesteście w Polsce ogłupiani, odcinani od informacji, moi drodzy. A wszystko, moi drodzy, zasadza się na tym, że jest zmowa pomiędzy politykami, dziennikarzami i księżmi oraz innymi przywódcami, można powiedzieć, religijnymi w Polsce, którzy stanowią tak zwaną, moi drodzy, drugą władzę. Wszyscy doskonale wiecie, że jest coś takiego jak sojusz tronu, moi drodzy, z ołtarzem, prawda? A trzecią władzą są dziennikarze. Odbywają się w tej chwili gigantyczne zmiany. Moi drodzy, na świecie się kotłuje wręcz i co ciekawe, Polska jest, moi drodzy, można powiedzieć, trzecim tematem globalnym w tej chwili, ponieważ dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, o których Polacy nie mają wiedzieć. Dlatego ja będę, moi drodzy, sobie tutaj przesuwał, a wy czytajcie tylko tytuły, jakie mamy dzisiaj z ostatnich 24 godzin, dlatego że nawet zacytowanie tych tytułów jest zabronione w mediach polskich i w tych mediach, które są polskojęzycznymi, takimi jak YouTube, Facebook i inne, są to stworzone miejsca dla Polaków z wybranymi informacjami dla Polaków, z konkretnym, wiecie doskonale, regulaminem zachowywania się, publikowania, a nawet używania pewnych słów, które normalnie nie są ani obraźliwe, ani jakieś groźne, ani inne, ale, moi drodzy, mogłyby was naprowadzić na pewnego rodzaju informacje. Oni w tej chwili pilnują bardzo dokładnie, żebyście się nie dowiedzieli ani w kościele, ani, moi drodzy, od polityków, ani od jakichś organizacji związanych z działaniem politycznym. I, moi drodzy, przede wszystkim dziennikarze mają buzię w ciup trzymać. Jedyną taką nadzieją jest właśnie to, że są jacyś tam dziennikarze, ja nie mówię tu o sobie, bo ja nie jestem dziennikarzem, którzy gdzieś tam niszowo próbują coś zrobić, żebyście się dowiedzieli, a są masakrowani, moi drodzy, w sposób niebywały. Są wyłączane domeny, są blokowane, moi drodzy, nazwy w wyszukiwarkach. Jest wprowadzona cenzura na poziomie globalnym, czyli wyszukiwania pewnych fraz. Po prostu po wpisaniu nazwy jakiejś tam strony, ta strona wam się nie wyświetli, bo ona nie istnieje. Zresztą niedawno widzieliście, co się stało z naszą stroną. Dopiero interwencja, moi drodzy, uwaga, interwencja, można powiedzieć, służb policyjnych ze Stanów Zjednoczonych udaremniła działania te, które były zainicjowane z Polski. Wiecie doskonale o tych wszystkich podsłuchach, które oni sobie tam zakładali, robili różne rzeczy. No dobra, ale gadu, ja będę przesuwał powoli, żebyście sobie mogli czytać i będę też komentował najważniejsze rzeczy. Ostatnio mieliśmy raporty dotyczące Moderny i Pfizera, prosto z ich stron, które zostały w Polsce zablokowane, gdzie indziej one są dostępne. U nas na stronie możecie je sobie znaleźć, przeczytać. To są oryginalne PDF-y, które znajdują się w domenie publicznej, ale w Polsce wam nie pozwalają. Drugi materiał tutaj widzicie z tą kostuchą. To są, moi drodzy, dwa kolejne tajne raporty Pfizera dotyczące zysków i dotyczące naprawdę, jak to wyglądało ze śmiertelnością przy preparatach. Oj, bo moi drodzy, bardzo mocny materiał. To są publikacje, które pokazują się na forach międzynarodowych, a nawet, moi drodzy, niektóre parlamenty pewnych krajów publikują to albo pozwalają złożyć taki raport. W Polsce nie. Z Polski informacja pilna, nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, w internecie jest, moi drodzy, i w Polsce, i za granicą, gigantyczna akcja zwołująca Ukraińców, ona się dokładnie nazywa na Dzień Świętego Mikołaja, dosłownie 6 grudnia 2023 roku, czyli za dwa dni, moi drodzy, chodzi o dokonanie, uwaga, no chyba najścia, ale jak się te najścia kończą, to będą, moi drodzy, Ukraińcy, wkurwieni Ukraińcy, którzy mają tam się zbliżyć, podejść i wykonać pewne czynności. To apel jest, moi drodzy, w formie tutaj, można powiedzieć, medialnej zapisany. Przepraszam, medialny, jest to audio wideo, tak, które można sobie odsłuchać. No i tutaj macie dalsze, moi drodzy, bardzo ważne informacje dotyczące zmian w prawie, zmian w różnego rodzaju rzeczach, które dzieją się teraz, w tej chwili i za chwilę będziecie musieli się z tym zmierzyć. O, jest sprawa, moi drodzy, z Wrocławia, gdzie
po raz kolejny doszło do egzekucji w komisariacie. Ciekawa sprawa, moi drodzy, tutaj mamy jeszcze inne rzeczy dotyczące. No, zapraszam Was wszystkich w takim razie do tego i podłączam Wam, moi drodzy, najważniejsze informacje dotyczące w tej chwili, jak wygląda przemyt broni w Polsce i inne rzeczy. Odsłuchajcie sobie to na spokojnie. Ja dojadę tutaj kawałeczek jeszcze, żebyście mogli zobaczyć te tytuły, które w tej chwili są, można powiedzieć, na topie i są bardzo interesujące, po to, żebyście no, troszeczkę więcej wiedzieli niż to, co Wam pokazuje Interia, Polsat, Telewizja Polska. No i przede wszystkim, moi drodzy, milczenie kapłanów, milczenie Waszych posłów, których żeście wybierali. Te wszystkie sprawy są, moi drodzy, teraz na topie, które będą no, ważyły właściwie bardzo ciężko na przyszłości Polaków. No, Polaków to po prostu chyba nie interesuje zupełnie, albo nie wiedzą, gdzie mają szukać. Także tutaj, moi drodzy, znajdziecie to wszystko, czego sobie będziecie, co będziecie potrzebowali. Jeszcze przesunę kawałeczek. To jest 3 grudnia, dopiero tą informację mamy. Oczywiście, o, tu macie, moi drodzy, na świecie, co się dzieje w związku z wychodzącymi właśnie tymi raportami publikowanymi w sieci, czyli tutaj listy płac, sprawy w Nowej Zelandii, jak wyglądają, sprawy na Islandii, jak wyglądają, sprawy w Niemczech, we Francji i w innych miejscach oraz jak wygląda, moi drodzy, konflikt na Bliskim Wschodzie, no i jak kończy się już konflikt na, moi drodzy, naszym, takim można powiedzieć, bliższym wschodzie, czyli na Ukrainie, co takiego się wydarzy. A teraz zobaczcie, czy to, co powiedziałem tutaj przed chwilą o tym apelu, chodzi o ten apel tego, moi drodzy, ewentualnego ataku na polski Sejm, jak wygląda sprawa przemytu broni do Polski, jakiego rodzaju to jest broń. I moi drodzy, dlaczego wy o tym nic nie wiecie, to są materiały operacyjne, policyjne. Oczywiście, że nie wszystkie. Wczoraj był obszerny stream, ponad godzinkę, lekko, na którym zarysowaliśmy również pewną tendencję dotyczącą najczęstszych, moi drodzy, można powiedzieć, NOP-ów, które są bardzo mocno powiązane z agresją na polskich ulicach, ale no, w Polsce nikt tego nie mówi. Ja wczoraj nawet apelowałem, żeby jakiś, nie wiem, jakiś lekarz, który prowadzi pogadanki dla Was na YouTube, skupił się na przykład na, tylko i wyłącznie przyjrzał się statystykom NOP-ów, które nastąpiły w tak zwanym uszkodzeniem mózgu. Wszyscy zwracali uwagę tam na paraliże, niedowładę, jakieś inne rzeczy, ale moi drodzy, no to się bardzo mocno zdziwicie. I może to pewne sytuacje wyjaśni, tak, w jaki sposób to się, moi drodzy, dzieje. A teraz zobaczmy sobie ten materiał dotyczący przemytu broni, jak to wygląda, jakie są tego ilości. Materiał dotyczy mniej więcej, myślę, że nie więcej w czasie oddalony jak 6 miesięcy. Popatrzcie na to i na końcu jeszcze jeden materiał instruktażowy będzie dołączony, a ciekawych zapraszam dzisiaj na stream. Będziemy rozmawiali o najważniejszym wydarzeniu, jakie w tej chwili się dzieje wkoło Polaków i dlaczego oczy są, moi drodzy, skupione przeważnie krajów unijnych na Polską, ale również i Stany Zjednoczone i Ameryka Północna jest zainteresowana, czy Polacy dadzą się teraz, moi drodzy, bezboleśnie wykończyć w taki sposób, można powiedzieć, finansowy. Ja wiem, że Wam się wydaje, że to już jest koniec, sięgnęliście dna, jako nie, jeszcze jest z czego kraść i to, moi drodzy, nawet nie wiecie, jakie to kwoty teraz wchodzą. To są, moi drodzy, setki miliardów złotych. Ale o tym o 20.00. A teraz popatrzcie, jak wygląda stan nasycenia nielegalnego polskiego rynku
bronią i jakiego rodzaju ta broń jest ściągana. Moi drodzy, są tam oczywiście dubeltówki jakieś takie wykorzystywane przez cywili, tak? No, sportowa broń, myśliwska broń, ale moi drodzy, zobaczycie, przyjrzyjcie się. Ja mam takie pytanie, po co ktoś sprowadza do Polski karabiny maszynowe? Tak, moi drodzy, i sprzęt typowo wojskowy do działań szturmowych. No ale zobaczcie, popatrzcie i ocencie. Uwaga, 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 wysadzam! Uwaga, 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 wysadzam!
A witam wszystkich widzów, wszystkich czytelników. Moi drodzy, chciałbym pokazać Wam najnowszą metodę szybkiego dostępu do naszych treści na stronie na okres jednego miesiąca. Moi drodzy, jak widzicie tutaj po wejściu na stronę, widzicie taki baner. Ja tutaj króciutko powiem. Zaloguj się. Jest to, moi drodzy, opcja dla osób, które posiadają konta i są zarejestrowane. Ale tutaj jest, moi drodzy, metoda dla osób, które nie chcą się logować, nie chcą zakładać konta, więc tutaj mamy przygotowane szybką opcję. Tutaj poniżej macie wideo, po kliknięciu wejdziecie w ten film, w którym teraz do Was mówię. Poniżej macie aktualny kontakt do administratora, gdzie możecie sobie tutaj wpisać dowolną, moi drodzy, jakąś frazę, jeżeli chcecie się skontaktować ze mną, no i wysłać ją, prawda, tutaj, no i macie tutaj od razu wskoczyło. Poniżej jest opis, że tylko i wyłącznie, moi drodzy, przelewy tradycyjne, no i tutaj mamy tą opcję kup teraz. Wchodzimy w tą opcję kup teraz. Pokazuje się, moi drodzy, za chwileczkę banerek. Jeszcze raz dajemy opcję kup teraz po raz kolejny. Mamy tutaj takie zamówienie, wyskakuje formularz zamówienia. No i tutaj wpisujecie, moi drodzy, jakieś, powiedzmy, imię, tak? Na przykład Le Eopold, na przykład mamy, tak? I jakąś pocztę, jaką sobie możecie wymyślić, prawda? Na przykład Ny i Ty o Le Ac. Załóżmy, prawda, małpa intria.pl i dajecie, moi drodzy, na potwierdź zakup, tak? Klikamy tutaj, przeładowuje się strona, zaraz wyskoczy błędny formularz, który możecie zignorować całkowicie, mieć go w nosie. O, to jest właśnie ten, ponieważ ta bramka jest nieczynna, są tylko przelewy tradycyjne. Nie korzystamy już z żadnych, moi drodzy, pośredników, którzy kradną permanentnie pieniądze. Więc cofamy tutaj sobie strzałeczką ten baner, zamykamy. On się schowa. I jesteście na stronie. Zwróćcie uwagę, prawy górny róg tutaj, moi drodzy, macie witaj czytelnik, numer macie nadany, tutaj jest czytelnik, profil i te rzeczy. Zasada, nie wylogowywać się, jeżeli macie ten dostęp, ponieważ tracicie całkowicie dostęp. W momencie, kiedy dostęp zniknie jako taki, moi drodzy, będziecie, po prostu pojawi się znowu ten baner, więc tego nie dotykać, nie wylogowywać się absolutnie, to jest takie nieinwazyjne zalogowanie. Schodzimy z tego i macie tutaj na górze że odblokuj, tak? Klikacie w ten odblokuj, który tutaj widzicie, banerek i później wybrany materiał, czyli przesuwamy sobie w dół, schodzimy do tej opcji odblokuj. Macie, moi drodzy, tutaj ten film, który mówiłem, a tutaj są dane, moi drodzy, do przelewu, gdzie należy wszystko wypełnić jak należy, no i wpisać swój nick przy przelewie, włącznie z tym. Schodzicie tutaj, moi drodzy, macie już opcję odblokowaną, bo ja zamówienie wasze już mam. No i po tym przelewie, moi drodzy, schodzicie sobie na dół tutaj do tego i tutaj możecie wysłać potwierdzenie, załóżmy, tego dokumentu, że przelew był zrobiony i wtedy natychmiastowo ja mogę odblokować. O, załóżmy, że to jest w PDF-ie, że to jest potwierdzenie przelewu, więc klikamy, wrzucamy, no i, moi drodzy, na tym kontakcie pojawia się to, co wysłaliście tutaj, czyli czytelnik, czyli wy. Ja już tutaj mam to potwierdzenie, które mogę sobie swobodnie sprawdzić i was odblokować. I w tym momencie odblokowuję i macie pełny dostęp. Także procedura jest bardzo prosta, moi drodzy. Jeżeli zniknie dostęp jakikolwiek, no to wtedy, moi drodzy, pojawi się ponownie, zniknie tutaj ten dostęp i pojawi się ten duży baner, gdzie znowu będzie można to kup teraz i poprzez odblokuj natychmiastowo odblokować. W innych wypadkach można się kontaktować. Tutaj mamy, o, lewa strona, kontakt admin, no bo, moi drodzy, po odblokowaniu znikną już wszystkie blokady. W każdym bądź razie po tym kliknięciu pierwszym, które było pokazane, macie już praktycznie, jesteście w poczekalni. Jeżeli ten przelew nie dojdzie w 48 godzin, no to to konto się zamknie całkowicie, będzie przywrócone. No i to tyle w temacie. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam do nas na stronę, na treści, których nie ma zupełnie w innych miejscach w Polsce na pewno. Pozdrawiam, do usłyszenia.